Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym roku 2022. Mamy dzisiaj, jakby nie było, o ile dobrze mi się wydaje, 1 stycznia. No to zaczynamy. Zaczynamy taką, że tak powiem, lekką, delikatną pogawędką po tych moich wielkich, no ciężkich, jakby nie było, emocjonujących życzeniach wczorajszych. Chociaż to nie były może tyle, co życzenia. Mam na myśli tutaj swój ostatni film, co no, była może to taka moja czarna wizja tego, co nas czeka w tym roku. To nie jest zła przepowiednia, to nie są żadne moje, że tak powiem, złe życzenia dla Was. To jest po prostu, no, realizm, tak? Staram się być realistą. Nie widzę tutaj powodu do ściemniania. Oczywiście nadzieję zawsze trzeba mieć. Nadzieja umiera ostatnia, jakby nie było, zgadzam się z tym. Ale no, realistą być to jest też moim zdaniem dobra sprawa. Wczorajszy Sylwester marzeń. No, byliśmy z małżonką, no bo na razie nie możemy opuszczać domu ze względów na to, że jesteśmy no, na izolacji tak zwanej. Gdzie jest mój elektryk? Tutaj jest. Także byliśmy w domu, dzieciaki tam sobie coś tam robiły, zrobiliśmy jakiś tam popcorn, takie tam jakieś ciasto, wiecie, po prostu. Chillout domowy, domowy sylwestrowy chillout i tak dalej. Ja miałem w rodówce parę browarków, moja żona generalnie alkoholu nie pije. W każdym razie, no, zapodałem nam Sylwester marzeń, no bo tak on był opiewany, że tak powiem, w telewizji polskiej, że no, Sylwester marzeń, Zakopane, w ogóle coś będzie niesamowitego, z plejada gwiazd i tak dalej, i tak dalej. No był ten nie Iglesias, czy wtedy jak on tam się ma, zaśpiewał dwie piosenki, były tam jakieś jeszcze laski, kurde, ze Szwecji, to zespół, nie wiem, jak to się tam nazywało. No nieważne, nic specjalnego, zaśpiewali dwie piosenki, no generalnie Sylwester marzeń był pod, że tak powiem, pod szyldem disco polo. No i na tym można zakończyć Sylwester marzeń, tak naprawdę. Jedna wielka poruta. Przełączyliśmy później, polataliśmy sobie po kanałach i tak dalej. Przełączyliśmy sobie później na Polsat. Tam nie było Sylwestra marzeń, tam był po prostu Sylwestra, jakoś to tam inaczej się nazywało. No ale było o niebo, może nie tyle co lepsze, no było to ciekawsze, było to bardziej żywe, było to bardziej spontaniczne, nie było tyle disco polo, chociaż to, jeśli ktoś lubi disco polo, to proszę bardzo, ja o gustach się nie dyskutuję, tak? No ale biorąc pod uwagę, że to ma być Sylwester emitowany na całą Polskę, taki okrzyczany Sylwestrem marzeń, w ogóle co to tam nie będzie, co to w ogóle no, mega coś, czego nigdy wcześniej nie było, w ogóle super, hiper, mega sprawa, no to sorry, no tak jak mówię, była to jedna wielka poruta. Kurski tam oczywiście piał z zachwytu, jakie to niesamowite rzeczy tam będą, a później jakie tam niesamowite rzeczy były, no jedna wielka kupa, no sorry. Moim zdaniem to była jedna wielka kupa. Polsat wyszedł naprawdę dużo, dużo bardziej, oni tam mówili, że mają niesamowite nagrody, tam była Alfa Romeo do wygrania. No w Polsacie było akurat do wygrania 4 samochody, o ile pamiętam. Jeden samochód był Volvo XC90, później była jakaś Beta, później jeszcze był jakiś Mercedes i o ile dobrze pamiętam, był jeszcze jakiś Lexusik. Suwik był tylko jeden, że tak powiem, czyli ten XC90 Volvo. Bardzo, bardzo przyzwoite auto, bardzo dobre auto. Myślę, że jeśli miałbym wybór, to bym z tych wszystkich aut wybrał przede wszystkim Volvinę. Później zapewne bym wybrał, jeśli mógłbym wybierać, to bym wybrał chyba Mietka, a później chyba bym wybrał Bejca, a Lexusa na samym końcu, chociaż to nie znaczy, że Lexus jest najgorszy tak naprawdę, no nieważne. To też są kwestie, że tak powiem, gustów, o gustach się nie dyskutuje. Mój sąsiad by od razu poleciał w Bejce. Myślę, że większość rozsądnych ludzi by poleciało w Volvo XC90. No ale nieważne, słuchajcie, no bójka w Zakopanem, słuchajcie, no bo Sylwester marzeń i bójka w Zakopanem, tutaj mam takie, że tak powiem, informacje, takie jakby takie podsumowanie tej dzisiejszej wspaniałej nocy.
Tutaj jest wideo. Możliwe, że na samym końcu wam je przedstawię, tylko muszę je troszeczkę zretuszować właśnie z tej bójki w Zakopanem i tak dalej. Bo jak, jeśli je umieszczę tak, jak ono jest tutaj pokazane, to po prostu ten materiał zostanie zbanowany, no bo przemoc i tak dalej, i tak dalej. No zresztą faktycznie na tym wideo no, jest to, że tak powiem, dosyć pokazane, no, straight away, tak? Czyli rzeczywiście jest to pokazane dobitnie, nakręcone to wow, przez jakiegoś koleżkę, który w ogóle był bardzo podjarany tym, co się tam dzieje. No cóż. Noc Sylwestrowa od godziny 20 do 5 rano. Strażacy wyjechali w Polsce na akcję 1001 razy. W pożarze budynku zginęła jedna osoba. Jest też 7 ofiar śmiertelnych, innych zagrożeń. Powiedział z noworoczną, sobotnią, że tak powiem, przesłanką komendant główny Krzysztof Batorski. Strażacy podsumowali wstępnie noc sylwestrową w kraju. Do zdarzeń wyjeżdżali 1001 razy, z czego 610 razy do pożarów i 245 razy do miejscowych zdarzeń. Niestety odnotowano też 146 alarmów fałszywych, no bo oczywiście idioci na tej ziemi są i nigdy ich niestety nie zabraknie. W powiecie kozienickim w miejscowości Bąkowiec około godziny 21 do pożaru budynku mieszkalnego wyjechała straż pożarna i tam była jedna ofiara śmiertelna. W pożarach 3 osoby zostały ranne, 7 osób nie żyje. W związku z innymi zdarzeniami, między innymi wypadkami komunikacyjnymi, 39 osób potrzebowało pomocy lekarskiej. Co do tych osób, które potrzebowały pomocy lekarskiej, mówimy tutaj o liczbie 39, myślę, że to było dużo, dużo więcej. Nie wszystko po prostu zostało odnotowane i tak dalej. Z kolei Komenda Główna Policji podała, że minionej doby policjanci interweniowali 19904 razy, zatrzymano 407 sprawców przestępstw, w tym 150 kierowców po alkoholu. Brawo, wy. Oczywiście tych kierowców było dużo, dużo więcej. Po prostu zatrzymano 156. Ilu kretynów jeździło po alkoholu, nie wiemy, ale jesteśmy pewni, możemy być pewni, że było ich dużo, dużo więcej. W ręce mundurowych wpadło 240 poszukiwanych. Takie informacje podaje Komenda Główna Policji. Na drogach doszło do 55 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 56 zostało rannych. To jest noc raczej spokojna, ale tu i ówdzie bywało różnie. Na Twitterze, tak jak już mówiłem wcześniej, pojawiło się nagranie z ów właśnie sylwestrowej nocy marzeń. Jaka to była organizowana ta noc marzeń sylwestrowa w Zakopanem, a oto jedna z tych atrakcji, jakie tam miały miejsce. Dawaj! No. Dobra, zostaw i przypiją, kurwa, fajnie jesteś. Kurwa, popatrzeć można, stary. Dobra, kurwa. No, oczywistym faktem jest, oczywistą oczywistością, jak ja to zawsze mówię, że no, sytuacje wandalizmu, bujek i tak dalej, mają miejsce tak naprawdę codziennie, wszędzie i tak dalej. Także tutaj skupianie się, takie pointowanie do tego, że o, zobaczcie, w Sylwestra doszło do jakichś bujek i tak dalej, jest rzeczą normalną. Oczywiście no, skala tego jest, bywa czasami po prostu wyższa, no bo więcej ludzi jest pod wpływem przeróżnych środków. No i niestety tak to się właśnie w ludzkich stadach po prostu dzieje. Tutaj macie też na początku sam materiał o tym, jak kosz, że tak powiem, no to nie jest kosz, to jest akurat pojemnik na odzież używaną i tak dalej dla biednych, który no po prostu, że tak powiem, rozleciał się na kawałki. Były szef MSWiA umieścił ten filmik na Twitterze, pokazując, jakie to są fajerwerki w jego kraju. Ten filmik został nagrany w Rzymie. Na filmie widać, że kilku młodych osobników wysadza w powietrze pojemnik na używaną odzież, tak jak chociażby w Polsce jest Caritasu i tak dalej, i tak dalej.
no, zachowanie, które nie powinno mieć miejsca i tak dalej, no bo tak jakby nie było, jest to wandalizm. Oczywiście tutaj zaraz po tym całej eksplozji samochody zaczęły wturować, że tak powiem, alarmami, także jeszcze dodatkowe efekty dźwiękowe też były. No jedynym takim plusem tak naprawdę w tej całej sytuacji jest, jak jeden z tych, że tak powiem, rozbawionych Włochów, nie wiadomo, czy to akurat Włosi, no, ale jeden z rozbawionych chłopaków ostrzega samochód, który przejeżdża i pokazuje, żeby po prostu przejeżdżał dalej, bo może być zaraz ciekawie i, że tak powiem, bardzo rozrywkowo. No i samochód odjeżdża i rzeczywiście później widzimy, jak tam jakieś części tego kosza lecą dokładnie w tym kierunku, gdzie stał samochód. Także no, jakaś tam, no, odrobina zdrowego rozsądku pozostała i no, na szczęście nic się nie stało generalnie, oprócz tego, że parę ciuchów zostało zniszczonych, no i kosz został zniszczony. No oczywiście jest tam narażenie na, no nie wiem, czy tam nie ucierpiały samochody, które z boku stały, także no, no zachowanie generalnie nie do pochwalenia, ale na szczęście no, jakiejś wielkiej tragedii tam nie było. Całe szczęście. No i takie sytuacje oczywiście miały miejsce w całej Europie, nie tylko w Europie, wszędzie na świecie tak naprawdę, no bo Sylwester jest jedynym taką nocą, noc sylwestrowa jest jedyną taką nocą w całym roku, gdzie no po prostu niektórym po prostu puszczają gumy w gaciach, między innymi. No dobra, moi drodzy, a teraz na koniec przedstawię wam hit nad hity, moi drodzy. Hit nad hity, o którym wspomniałem w tytule tego filmu. Ja ten materiał, który za chwilę zobaczycie, dostałem dosłownie parę minutek temu w trakcie nagrywania tego całego materiału. No, zachwalałem tutaj, że Polsat dużo lepiej wypadł niż TVPiS pod względem koncertu sylwestrowego i tak dalej, i tak dalej. No generalnie tak, było to bardziej ciekawe i no bardziej energiczne, bardziej żywiołowe i tak dalej, ale no nie wiedziałem, że akurat taką manipulację zrobił Polsat pod względem, no, że tak powiem, ilości ludzi i tak dalej, a teoretycznie było to do przewidzenia, no, może nie do przewidzenia, no, no jest to możliwe technicznie, zresztą za chwilę to zobaczycie. Ciekawy jestem, czy TVPiS też zrobił taki cyrk, taki myk techniczny, że tak powiem, techniczno-wizualny i tak dalej. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam, życzę wam wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, aby był, no, tak jak mówię, nadzieja umiera ostatnio, aby był lepszy od, no, aby był dużo lepszy od roku minionego. Miejmy nadzieję, trzymajmy za to kciuki, krzyżujmy za to palce. Miejmy nadzieję, no bo tak jak mówię, nadzieję trzeba mieć, bo inaczej by człowiek oszalał. A racjonalizm? No, racjonalizm też gdzieś musi być, bo bez tego, no, moglibyśmy się bardzo często wpakować w tak zwaną kupę. Chyba dobrze być świadomym, może nie do końca w 100% świadomym, ale warto mieć te rezerwy zdrowego rozsądku. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam na obejrzenie manipulacji TV Polsat. Tym razem, może inne TV-y też robiły manipulacje, aczkolwiek ja mam tutaj udokumentowane, dzięki mojej koleżance, która mi to wysłała, jaka tutaj manipulacja poszła ze strony Polsatu. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, na razie. Ostatni raz wam chciałem pokazać. Zobaczcie tą ściemę polsatowską, patrzcie. Zwróćcie uwagę, gdzie jest kamera zwrócona. Kamera jest zwrócona na ten tłum pod sceną. A teraz ja obrócę swoją kamerę, uwaga! A, pusto!
patrzcie, 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 pusto totalnie. Ale kamery widzicie, w którą stronę są zwrócone, patrzcie. Amo! Amo! Taka prawda jest, macie widzieć scenę i mnóstwo ludzi, a nie te pustki. Jeszcze pustki zamaskowanych ludzi przeważnie. Tak, ten ojciec swojej rodziny. Tragedia po prostu. Tu widzicie prawdę, a nie w Polstracie. Patrzcie, nie ma nikogo. Dobra, dzięki, że ktoś na mnie popatrzył.